To wyjątkowy dzień w historii Karwi, taki jubileuszy jak 750-lecie, jak wiecie, dużą nie ma. I przyszło nam żyć w takim pięknych czasach, w takiej pięknej miejscowości. Dziś obchodzimy 750-lecie istnienia naszej cudownej miejscowości. 1274 rok to pierwsze wzmianki o tym cudzie, w którym mam przyjemność mieszkać od urodzenia. Mamy dzisiaj dzień uroczysty, festyn z tej okazji. Ugościło nas Bractwo Rycerskie spod Nordowej Gwiazdy. Gwiazdą wieczoru będzie pan Krzysztof Cugowski z gościnnym występem pana Felicjana Andrzejewskiego. Wspaniały jubileusz, piękne święto, dopisuje atmosfera, dopisuje nam aura, piękna pogoda, słońce świeci. A mieszkańcom przede wszystkim chciałbym złożyć życzenia z okazji tego pięknego jubileuszu, dziękując za to, co stworzyli przez te wieki, oni, a także ich przodkowie. Życzyć wiele obfitości, wiele udanych przedsięwzięć, zdrowia i życzliwości ludzkiej. Wszystkiego dobrego. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć jeszcze tyle, że przepyszne jedzenie przygotowane przez Straż Pożarną, przez Klub Piłkarski Nurda Karwia i Bigos Sudny, i grochóweczka, i na kiełbaski zapraszamy, i można czymś się schłodzić, zimne napoje również, całe mnóstwo atrakcji dla dzieci. Na tą piękną okoliczność wydaliśmy pierwszą część albumu Z piasku i morza. Tą drugi będzie za kilka miesięcy. Autorem jest mieszkaniec Karwi, autochton, olbrzymi znawca historii i ludzi Grzegorz Grabowski, który tworzył tą publikację od roku ubiegłego. Wyjechała z drukarni dosłownie wczoraj, dzisiaj przywieziona na to święto. Będzie rozkolportowana dla wszystkich rodzin mieszkających w Karwi. Wspaniała literatura opisująca całą historię od wszystkich pokoleń, wszystkie maszoperie, wszystkie rodziny, wszystkie najważniejsze postacie w Karwi. Grzegorz Grabowski stworzył naprawdę piękny album, a gmina Wałęsowa go po prostu sfinansowała. Chcielibyśmy za to bardzo podziękować, że takie dzieło powstało. Najlepsza publikacja Karwi kiedykolwiek powstała. Dzięki autorowi. Po przedstawieniu byłaś zła. Chciałem się